Witam kochani, dzisiaj jest 24 dzień maja 2024. Jak wyjaśnić sprawę, że Jezus powiedział, że nie przyszedł sądzić, tylko zbawić świat? Czyli na czym to polega, że Jezus przyszedł zbawić, a nie sądzić? To mamy Jana 12:47. A jeżeli ktoś słucha słów moich, nie przestrzega ich, ja go nie sądzę, ale nie przyszedłem bowiem sądzić świat, ale go zbawić. Czyli Jezus przyszedł zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Czyli mamy dzień ostateczny, bo i u Boga jeden dzień jak 1000 lat i dwa dni już 2000 mija i tu mamy 1998 rok, ostateczny dzień. I to słowo, które Jezus głosił, to ono nas sądzi. Tak, mamy i tutaj jest 9:39 i rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi. Czyli ci, co są tacy mądrzy nauczyciele Biblii, papieru, nie mają ducha Jana, ducha prawdy Jana 14:17, no to są jak faryzeusze ślepi, bo mądrość bija w pychę. Oj, oj, oj. No, witam. Już nagrywamy? Znaczy ja tu o sądzie nagrywam, wiesz? Zaraz będę kończył. Także tu jest mowa, że mądrość bija w pychę. Wielu bogów jest i panów, jest wielu. No i narobili tysiące religii, a nie powiedzą, która prawdziwa. Także Jezus... Może rozwiniesz to? Rozwiniesz, proszę. Jezus tutaj mówi, że tak. Łukasza 19:27 rzecze do Niego. Na podstawie Twoich słów osądzę Cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Czy na podstawie słów naszych jesteśmy sądzeni, za każde wypowiedziane słowo, złe słowo, po prostu Jezus przyszedł 2000 lat temu, Mateusza, poczekaj, 12:28, a jeśli ja wyganiam demony duchem Bożym, Boga prawdziwego, Bóg Boga z Boga prawdziwego, tędy nadeszło do was Królestwo Boże. Czyli Królestwo Boże już 2000 lat temu przyszło, no i teraz Chrystus przychodzi zebrać pszenicę i ci, co mają Jego słowo czystej prawdy, Jana 15:3, na podstawie, opowiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawy w dzień sądu. Teraz jest dzień sądu, tysiącletnie królestwo. Albowiem na podstawie słów twoich będzie usprawiedliwiony, na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Także my sami, tak Judasz sam się uśmiercił, sami możemy się uśmiercić, odrzucając prawdy Chrystusa, bo Chrystus nas wybiera, jeśli idziemy za Jego prawdą. Nie wyście mnie wybrali, ja was wybrałem, Jana 16:15. No i Jezus powiedział, że będą nas nienawidzieć, wszystkie religie, będziemy nienawidzić wszystkich za imienia i kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Czyli gdyby Jezus nie był, nie mieliby grzechu, bo Noe potępił świat, budował arkę, śmieli się, arek nie budowali. I teraz Urszulka, ja, Zbyszek, Dorotka, macie czterech świadków, macie zbory Świadków Jehowy, macie zbory Adwentystów, macie zbory zielonoświątkowych, protestantów. No i jest prawo, tak? Prawo, Chrystus ma prawo, Galacjan 6:2. I na podstawie tego prawa możecie się osądzić, jak będziecie szanować tych, co wam mówią prawdę za darmo. Bo gdzie są pieniądze? Mateusz 6:24. Nie ma Boga. Także więcej szczęścia w dawaniu. Duch prawdy oblubieńca mówią przyjdź, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Czyli jak było na początku. Rodzina. Czyli Adam i Ewa, trzecia osoba to rozbił i dzisiaj wszystkie religie, instytucje rozbijają rodziny. Bo co Bóg złączył, to ksiądz, pastor, Arab i każdy, kto myśli, że daje ślub. Nie. Bóg ich połączył. Obrączki są w sercu. No ale teraz ludzie... Jak nie mają prawdy Chrystusa, to są w kłamstwie, w ciemności i nie mogą poznać, o co chodzi. Przyjdź królestwo Twoje. Chrystus jest królem, nie jest panem i my służymy, więcej szczęścia dawaniu, poprzestać na małym i rodzina. Co Bóg złączył? Mąż, żona i dzieci.
1 Koryntian 11, rozdział od 1 do 3. Nad każdym mężczyzną jest Chrystus. Mi ksiądz i pastor i świadek Jehowy nie jest potrzebny. A Słowo Boże, Biblię pofałszowali, żeby po prostu diabeł jest w ludziach, bo diabeł to oczernia, o fałszywie prawdę przykręca. Dzieje apostolskie 13:10. Dlatego Chrystus przychodzi przez swoich uczniów w Jego czasie, w Jego miłości. I kto wytrwa do końca, mamy czasy, pory, prawo jest, sądy się odbyły, idą wyroki judaszowe, tak? Pierwsze zmartwychwstanie. Skrzeszamy tych, co by chcieli uwierzyć w prawdę Chrystusową i sami się osądzili. 1 Koryntian 11, rozdział 29-32. Jeśli sami się osądzimy, nie będziemy potępieni ze światem, bo Chrystus sądzi. 19 rozdział. No i na końcu ptaki będą jeść. Ksiądz już nie zarobi, tak? Także na razie to żywych ludzi się uśmierca kłamstwem, Jana 8:44, i ludzie, którzy kłamią, to mordują, Mateusz 10, rozdział 24-42. Nie bójcie się tych, co mordują ciało, tylko tych, co mordują, przekręcają właśnie prawdę baranka, bo ja idę za barankiem, tak? Objawienie 14, rozdział 4-5 werset, i pośrodku jest baranek. Także moim Bogiem, Ojcem prawdy, nauczycielem, Zbawicielem jest Chrystus, Król Baranek, którego wy nie znacie. Mateusz 23:8-12. Także iskra prawdy Chrystusa Króla z Polski. Bądźcie aniołami i osądźcie się sami, bo Jana 10:16 jest jeden pasterz. Ezechiela 34. Dziękujemy fałszywym pasterzom. Jak faryzeusze, nie sprawdziliście się. Także wiara, Hebrajczyków 11, rozdział od 1 do 40. Oni mieli wiarę, a wy macie widzialne zwodzenie ludzi.